Matura informatyka rozszerzona 2019, zadanie pierwsze, czyli zadanie z teorii ulubione liczby. Omówienie wrzucamy oczywiście na maturę informatyka, bo z info.pl. Treść zadania. Dwójka dzieci podają liczby. Najpierw dziewczynka tylko nieparzyste, a później chłopiec tylko parzyste. Wygląda to tak, że dysponujemy tablicą A wyjściową o wielkości N, 10 tutaj w przykładzie, gdzie najpierw mamy liczby nieparzyste, a potem tylko parzyste. Naszym zadaniem jest wypisać pierwszą napotkaną od lewej liczbę parzystą i przypisać ją do zmiennej W jak wynik. Możemy oczywiście w algorytmie używać tylko operacji podstawowych dostępnych w językach. Przejdźmy do rozwiązania. Najpierw zrobimy to w sposób najbardziej oczywisty, liniowo, ale nie otrzymuje się za to rozwiązanie maksymalnej ilości punktów. N równe 10, nasza przykładowa tablica. Co robimy? Dla i od 1 do n, czyli zwykła pętla for, sprawdzamy ife. Jeżeli reszta z dzielenia przez 2 jest równe 0, to znaczy, że napotkaliśmy wreszcie liczbę parzystą. Zapamiętujemy sobie indeks w tablicy tej liczby i przerywamy instrukcją break najczęściej wykonywanie pętli for, czyli wyskakujemy z tej pętli for. Tutaj mamy w związku z tym zapamiętane w zmiennej ten indeks pierwszego napotkanego elementu parzystego, czyli do zmiennej W podpisujemy właśnie ten element. I to jest wszystko. Ale jest to złożoność liniowa. W najgorszym razie może będziemy musieli przebiec całą tablicę. Jeżeli jest 100 elementów, to nasz algorytm ma prawo się wykonywać proporcjonalnie do ilości tych elementów, czyli nawet blisko 100 może się wykonać. Czy są optymalniejsze? Oczywiście. Na przykład metodą połowienia, czyli tak zwany bin search. Proszę zauważyć, że jeżeli ten odcinek podzielimy sobie najpierw na pół i sprawdzimy, czy to jest liczba już parzysta, to już mamy połowę odrzuconą. Potem odcinek, który uzyskujemy, znowu sobie dzielimy na pół, znowu dzielimy na pół. Proszę zobaczyć, że to jest 2, to jest 4, to jest 8, to są kolejne potęgi dwójki. Jeżeli mamy teraz 1 przez tą wartość, to znaczy, że jest to wartość odwrotna do potęgowania, a zatem mamy złożoność logarytmiczną, log z n. O takiej złożoności algorytm będzie o wiele szybszy. Spójrzmy na nasz przykład. Na początek stawiamy sobie dwie granice. Na 1, na pierwszy element i na ostatni element. To z krzyżykiem to będą nasze granice. Sprawdzamy, czyli 1 i 10 to są nasze granice. Sprawdzamy, sumując te dwa elementy i dzieląc całkowicie na 2, wychodzi nam 5. Element środkowy, to jest 111. Jest on nieparzysty, a zatem jeszcze jestem wśród liczb nieparzystych, czyli w pierwszej części tej tablicy. To znaczy, że pierwszy element, pierwszy wskaźnik, o ten, który wskazywał na jedyneczkę, przestawię na 5. Tak? Tutaj jest pierwszy wskaźnik, drugi pozostaje bez zmian. Czyli 5, 10. Znowu sobie wybieram środek. 5 plus 10 to jest 15, na 2 całkowicie to jest 7. Sprawdzam ten element, a ten jest już parzysty. Jestem w drugiej części tej tablicy. A zatem przestawiam drugi wskaźnik, ten, który wskazuje na koniec, tutaj, właśnie na ten element. Potem znowu dzielę na pół. Wychodzi mi ta liczba, to jest liczba nieparzysta. I znowu wskaźnik początkowy, a nie końcowy, przestawiam na ten element. W momencie, kiedy mam dwa sąsiadujące wskaźniki, mogę zakończyć. I teraz wiem, że ten wskaźnik pokazuje mi ostatni element z pierwszego szeregu, a ten wskaźnik pokazuje mi pierwszy element z drugiego szeregu. I to właściwie załatwia sprawę. Jak to zapisać w postaci pseudokodu czy dowolnego innego języka programowania wysokiego poziomu? Ustawiam sobie granicę. G0, granica zerowa na 1, czyli tutaj. G1, granica prawa na n, czyli na ostatni element. I teraz będę
tak długo powtarzał naszą pętlę, aż te dwa elementy będą sąsiadujące. Czyli dopóki G0 plus 1 będzie równe G1. Jeżeli indeks tego elementu plus 1 będzie równy indeksowi tego elementu. Co w nich robimy? No na początek musimy wyliczyć środek, czyli nazwałem go ten środek. To jest, tak jak tu liczyliśmy, suma granic div 2, czyli część całkowita z dzielenia przez 2 na pół. Jeśli, i teraz sprawdzamy właściwy warunek, a szukamy liczb parzystych bądź nieparzystych. Jeżeli znaleźliśmy liczbę nieparzystą w tym wypadku, to wtedy lewą granicę ustawiamy na ten nasz środek. A w przeciwnym wypadku ustawiamy prawą granicę na ten nasz środek. Gdy nasze wskaźniki zbiegną się do takiej postaci, że są sąsiadujące, wychodzę z pętli, ponieważ ten warunek jest już niespełniony. A ponieważ muszę napisać pierwszą parzystą, więc W od A od, nie od ten oczywiście, tylko od G1. Gdybym wpisał wynik A od G0, to miałbym ostatnią wpisaną nieparzystą. Drugi podpunkt tego zadania pyta się o złożoności czasowe naszych algorytmów. Ale myśmy to już omówili. Nasz pierwszy algorytm był o złożoności liniowej, a ten jest o złożoności logarytmicznej, co kończy rozwiązywanie zadania.